to nie będzie kolejna pospolita opowieść, o jakich napisałem wiele. Ale od początku. Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Playboy, bon vivant, pierwszorzędny pisarz drugorzędnych powieści, które czytają miliony i przynoszą miliony. To ja. Jedziesz? Nie jadę. Jedziesz? Nie jadę. Telewizja będzie rządzić, a my weźmiemy w tym udział. Dostaniesz asystenta z kamerą. Ale ja nie jadę. Nie zastanawiałeś się nigdy, jak to jest, że państwo nam upadło i ponad wiek go nie było, a teraz w ciągu kilkunastu lat taka odmiana? Niespecjalnie. Nie wierzę. Tadziu, reportaż. Recepta na sukces a la Polonaise. To tak na poważnie. Zablokuję ci scenariusze. Tu. W Hollywood. Czy to aby nie Dołęga? Co pani robi? Siadaj pan. Nie jestem zainteresowany. Wierz mi pan, ja również nie. Ale Wańkowicz najwyraźniej jest, więc zapraszam. Warszawa. Nasza... moja. Perła północy. Ona nigdy nie traci blasku. Po jaką cholerę muszę się stąd ruszyć? No, to jedziemy odwiedzić ludzi sukcesu w całej Polsce. Nie żal pani asystentce wyjeżdżać z Warszawy? Nie żal. Założyłam się, że zrobimy reportaż, jakiego jeszcze nie było. My? Na 12 mamy być w Niepokalanowie. No to się nieco spóźnimy. My? Założył ojciec klasztor w Japonii. Tak. Milion wydań miesięcznie. Zgadza się. Jak ojciec to zrobił? To nie ja. Szef pomógł. Gdzie jestem? W Krakowie. No w Krakowie jestem. Ścigamy się z tą twoją asystentką do Zakopanego. No koło kawę się założyliśmy. Melchior, ty mi lepiej powiedz, czy z Ameryki dzwonili. Czy z Ameryki dzwonili? Czy dzwonili, pytam się.
Wygrałem wyścig. Wygrałem kawę. Z kim my się tu umówiliśmy? Janusz Kusociński. Ten olimpijczyk? Tak. Jak zdrowie, mistrzu? Dziękuję, już dobrze. Proszę stanąć naturalnie i się nie ruszać. Teraz dobrze? No, prawie, ale proszę zdjąć rękę z biodra. O tak. Jakie to uczucie wygrać igrzyska? Tak. No, jeśli mam być szczery, to bolesne było. Bolesne. Buty miałem złe, bąble mi się porobiły. Bieżnie im trochę pokrwawiłem. No, ale wygrał pan. Dlaczego pan mnie odpuścił? Chyba nie umiem. W sporcie jak w miłości. Albo się daje z siebie wszystko, albo nic. W miłości, mówisz pan? To kogo pan tak kochasz? To głupio zabrzmi. Ale to tak dla kraju. Bo jakoś tak, jak się ma wreszcie tego orzełka na piersi, no to głupio nie wygrać jak można. Dobry wieczór. Dokumenty, proszę. Dokumenty, tak. Tak, już. Może mąż ma? Mąż? Może mąż ma? A może... nie ma mąż. Może żona ma. Żona! Bo to żona powinna mieć dokumenty, tak? Bo żona zawsze o wszystkim musi pamiętać. O obiedzie, o zakupach, o praniu i o dokumentach. A ja mu powtarzałam przed podróżą 10 razy, weź dokumenty, weź dokumenty. Panie, weź mnie pana aresztuj, bez mnie nie wytrzymam. O, unikamy odpowiedzialności, tak? Zawsze jest to samo. Nigdy nie da się z nim porozmawiać na ważne tematy, nigdy, zawsze uciekasz. Teraz mówisz tak samo jak twoja matka. Masz nawet dokładnie taki sam ton głosu jak twoja matka. Dokładnie gada to samo co jej matka. 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 Gdyby nie moja matka, to byś nie jeździł tym samochodem. Tak? Ile to kosztowało? Ile to kosztowało? To. Kto za to płaci? Ja! Dobrze! Więc skoro płacisz za te wszystkie kawki, kina, teatry, za te wszystkie ciuszki, to może znajdziesz sobie ładniejszą, mądrzejszą i młodszą. Co? Dość! To może rozwód, co? Wreszcie jedziemy do artysty. Hrabina Hanka Ordonówna. O, ta aktorka? Tak, ta aktorka. Polubicie się. Tak myślisz? Ona też całe życie udaje kogoś, kim nie jest. Hanka Ordonówna. Najpiękniejsza kobieta w Polsce. I ja, proszę państwa, zaraz się z nią spotkam.
Kochani, musiałam lecieć do Nowego Jorku, o czym na śmierć zapomniałam. Ściskam. To gdzie teraz jedziemy? Byliśmy w górach. To teraz? Nie. Nad morze nie jadę. Piasek. Woda. Kto w ogóle chciałby tu przyjeżdżać? Okazuje się, że ja. To naprawdę nie jest dobry moment. Panie premierze, dosłownie dwie minuty. Was tu w ogóle nie powinno być. Daj pan to. Dziękuję. Jeszcze do niedawna tu była tylko plaża. A teraz jesteśmy potęgą portową. Zdetronizowaliśmy Hamburg, postawiliśmy na nogi handel morski i rybołówstwo. Rośnie w siła miasto Gdynia, bierz pan to. Dawaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, ciągnij. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Dobra, dzięki. Panie premierze, w jednym zdaniu, przepis na ten sukces. Współpraca, proszę pana. Nie zwycięży nigdy naród targany przez wewnętrzne nienawiści. Współpraca. Wiesz, ta podróż dużo mi dała. Jeszcze. Masz frak? Panie tatku, pan będziesz robił telewizję. Powiem panu, co się będzie sprzedawało. Sensacja. Skandale, życie socjety, pieniądze. Ale ja o plotkach dla praczek 17 książek już napisałem. Teraz bym chciał, wie pan, coś znaczącego. Panie, tu wszyscy są znaczący. Patrz pan, kogo my tu mamy. Paczewski. Jego wódkę pije połowa Europy. A tamten Zieleniewski. Zakłady budowy maszyn, kontrakt z wojskiem. Wie pan, ile na tym można zarobić? Przecież teraz wszyscy zbroją się na potęgę. Wedel. Wie pan, że podobno podrabiają jako czekoladę? A ja rozumiem, że pieniądze, złota, ale żeby słodycze. A tam Roman. Połowa Łodzi do niego należy. Ale spadkobiercy będą mogli obejść się smakiem. Bo wszystkie miliardy, kolekcje zapisał państwu. To, drogi panie, jest patriotyzm. O, masz pan. Nasz narodowy amant, Sacharewicz i hrabina Okulska. Tysiął! Thank you.
Za co już piliśmy? Za reportaż, za Pańkowicza i za karierę Ordonki. Za sukces. A la polonez. A ta twoja kamera, to bardzo skomplikowana jest? Bardzo. Tutaj widzisz? Tylko i tak nic z tego nie wyjdzie, ciemno jeszcze. Marnujesz taśmę. Kupię ci nową. Poczekaj. Sfilmuję nas oboje. Nawet kamery nie potrafisz ustawić. Już świta. Zostańmy jeszcze. Spóźnimy się na pociąg. My? My. Uciekamy! Jest tylko noc.
chcę zabrać ciszy stąd na nasz codzienny ląd.